Ustawa Kamilka, Sławek, co to jest? Ustawa Kamilka jest to ostatnia nowelizacja naszego polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ustawa wprowadzająca zapisy mające na celu w lepszy sposób chronić małoletnich przed przemocą, przed przemocą wśród rówieśników, ale także przed przemocą ze strony opiekunów prawnych, co niestety też ma miejsce. I ty się tym zajmujesz? Tak, ja się tym zajmuję, ponieważ od 15 sierpnia tego roku każda organizacja pracująca z dziećmi w jakikolwiek sposób, czy posiadająca stałe placówki, czy organizująca pojedyncze imprezy, eventy dla dzieci, musi mieć wprowadzone tak zwane standardy ochrony małoletnich. Są to procedury, które muszą być w każdej organizacji, właśnie mające na celu w lepszy sposób chronić małoletnich przed przemocą. I żeby była jasność, każda organizacja, czyli to dotyczy też klubów sportowych? Oczywiście klubów sportowych, każdej organizacji, która w jakikolwiek sposób pracuje, zajmuje się dziećmi. Nic innego, jak tylko spotkać się ze Sławkiem i ustalić, na czym ta ustawa polega, przejść odpowiednie szkolenie. Tak, ja się tym zajmuję w ramach mojej działalności doradczej dla klubów i akademii sportowych pod marką Grupa Piłkarska Dobrosław Kowalski. Przygotowuję dla każdej akademii też na podstawie jej statutu odpowiednie procedury. To jest dokument, jest tak zwany ogólny dokument, który przewiduje te standardy, procedury. Jeżeli ktoś z personelu zauważy jakieś symptomy przemocy, czy to nie tylko fizycznej, także psychicznej, seksualnej, objawiającej się nie tylko w jakichś fizycznych znakach na ciele małoletniego, ale także w jego zachowaniu, coś to mogłoby wskazywać na jakąkolwiek przemoc. To są odpowiednie standardy, odpowiednia procedura polegająca na zgłoszeniu takiej sytuacji, zaobserwowanych jakichś zjawisk do odpowiednich organów. Wszystko musi być teraz sformalizowane i, tak jak powiedziałem, wszczęta odpowiednia procedura i podjęte działania. W tej sytuacji nie pozostaje Wam nic innego, jak skontaktować się ze Sławkiem, przejść te szkolenia, o których Sławek mówi, otrzymać odpowiednie certyfikaty, że te przeszkolenia już za Wami, bo jeśli nie będzie tych szkoleń, to co czeka takie kluby sportowe? No właśnie, tak jak powiem, od 15 sierpnia już ta ustawa obowiązuje, każda organizacja musi to mieć. Przewidywane są kontrole z różnych instytucji i są możliwe kary za brak czegoś takiego, nawet do 30 tysięcy złotych. Co, jak dobrze wiemy, takie pieniądze dla klubów żyjących z dotacji, dofinansowań, to już naprawdę duże koszty. Dzwońcie, umawiajcie się na spotkania, numer telefonu. Tak, kontakt najlepiej na stronie dobrosławkowalski.pl bądź za pośrednictwem Sportowego Wałbrzycha. Na pewno Kuba mi to przekaże. I co najważniejsze, na hasło Sportowy Wałbrzych specjalne rabaty. Tym bardziej dzwońcie, nie ma na co czekać.